Witam w programie Magia Świąt. Dzisiaj przygotuję danie, które jest bardzo głęboko w moim sercu. A dlaczego? Dlatego, że zawsze na święta nasza babcia przygotowywała coś dla najmłodszych. Mojej kuzyni, moje kuzynostwo chciało zjeść coś innego niż ryba, niż mięso. Ona przygotowała racuchę. Ja te racuchy przygotuję dzisiaj, ale w trochę innej wersji. Żeby być dobrze zorganizowanym, zacznę od tego, że zagrzeję pierwsze mleko. Dlatego, że mleko powinno mieć temperaturę pokojową w momencie, kiedy łączymy je razem z drożdżami. Mąka pszenna, około 250 gram. Sól. Cukier, jedna łyżka. Drożdże świeże do środka, około 40 gram. Rozkuszmy sobie je. Wstawmy sobie temperaturę mleka. Ważne jest to, żeby mleko nie było zbyt gorące, z tego względu, że mogło wtedy zabić nasze drożdże. Oczywiście ścierka, przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce. Natomiast w międzyczasie, kiedy nasze ciasto rośnie, przygotujemy sobie jabłka. Zawsze wybieram twarde odmiany, z tego względu, że będę smażył te jabłka, więc nie chciałbym, żeby one się po prostu jakby na patelni rozpuściły. Mogę sobie je wydrążyć taką oto drążarką, dzięki czemu one będą ładne, okrągłe i efektowne. Natomiast jeżeli jej nie mam, mogę obrać jabłko i pokroić w kostkę po prostu. I teraz sobie tylko drążę. Dosyć szybko musimy zrobić to z tego względu, że potrzebujemy, żeby te jabłka jednak nam ostygły, ponieważ będziemy je łączyli później z serkiem mascarpone, a nie chcemy, żeby serek nam się tutaj zważył. I ostatnie. Teraz tak naprawdę możemy do naszych jabłek wsypać odrobinę cukru i odrobinę skórki z limonu. Na patelnię trafia odrobina masła. Miska taka do mycia. Jabłka już są fajne, miękkie, dostają świetnego koloru. Miodu dosłownie odrobina. Po miodzie limonka. Jabłka są już gotowe. Super słodkie, delikatnie kwaskowate. Limonka jest wyczuwalna. Przełożę sobie na talerzyk i dam do lodówki, aby mi wystygły. Sprawdzę, jak moje ciasto. Patrzcie, jak nam pięknie urosło. Do mojego ciasta dodam sobie resztę składników. Mam morele. Śliweczka teraz. I coś, czego byście może nie dali, ale ja dam, bo jest wyjątkowe, czyli świeży imbir. On mi się bardzo mocno kojarzy ze świętami, natomiast tutaj starty zrobił nam niesamowitą robotę. Dosłownie odrobina naszego mleka. Do ciasta wbijamy jeszcze dwa jajka. Ciasto jest wymieszane. Dosłownie odrobina mąki na górę, z tego względu nie chciałbym, aby moje ciasto przy rośnięciu przyklejało się do ścierki. 20 minut. Nasze ciasto rośnie, pozostało mi jeszcze około 10 minut, więc przygotuję sobie nasz krem. Mascarpone. Dorzucę jeszcze drugie 250 gram. Do serka dodaję wanilię, same nasiona. Dodajemy miodu. Pamiętajcie, miód gęsty. I teraz sobie mieszamy, żeby nam się połączyły ładne składniki. Jabłka już mi bardzo fajnie ostygły. Dodajemy je do środka i mieszamy. Wyjmujemy ciasto z piekarnika. W ogóle temat racuchów jest bardzo fajny z tego względu, że to jest moim zdaniem jedno z bardziej tradycyjnych polskich rzeczy, jakie są. Jedno z pierwszych, które ja również gotowałem. Nie chcemy, żeby one się smażyły jak pączki, więc tego oleju nie musi być na patelni zbyt dużo. Przekładamy je tutaj. Pozbędziemy się nadmiaru tłuszczu. Odrobinę cukru, pudru posypię sobie na moje racuchy. Nasz serek mascarpone był w lodówce. Razem z jabłkami nakładam go sobie tutaj na środek. Odrobinę naszych jabłek. Do dekoracji jeszcze postanowiłem użyć odrobinę chipsów z jabłek i takiej małej niespodzianki, którą możemy też już nabyć w sklepach, czyli tak zwanego rajskiego jabłuszka. Mam nadzieję, że tak oto przygotowane racuchy zagoszczą na waszych świątecznych stołach już na stałe. Dobrze wiemy, że zmywarka przez święta ma dużo pracy, więc warto o nią odpowiednio zadbać. Wszystkie przypomnę ślady zniknęły.